Księży Proboszczu, Panie Dyrektorze, Panie Kuratorze, wszyscy goście zaproszeni, rodzice, a szczególnie witam serdecznie dzieci, uczniów tej szkoły, a szczególnie tych najmłodszych, którzy rozpoczną dzisiaj swoją przygodę poprzez ślubowanie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się z Wami spotkać, a Wy, uczniowie, jesteście dzisiaj najważniejsi. Dzisiaj pewnie podziękowań była cała masa. Ja też z tego miejsca serdecznie dziękuję tym wszystkim, których Pan Dyrektor wymieniał. Oczywiście nie będę po raz kolejny wymieniał z imienia i nazwiska, bo wiem, że ten trud budowy sali gimnastycznej jest trudem wielu osób. Naprawdę tych, którzy tu są, tych, których może nie. Dziękuję z całego serca. Dziękuję, bo tak jak Krzysztof powiedział, marzenia się spełniają. I pamiętam ja też, kiedy rozpocząłem swoją pracę jako burmistrz miasta Kraśnika, kiedy przyjechałem tutaj do tej szkoły i przyszedłem do tej sali gimnastycznej, która była prowizoryczną salą. I marzyliśmy wtedy i obiecywałem, że będzie nowa sala gimnastyczna. Ma być nowa sala gimnastyczna, bo dzieci muszą tutaj, na Budzyniu tak zwanym, w Trójce, mieć równe szanse uprawiania sportu, prowadzenia zajęć, wychowania fizycznego. I cieszę się, że dzisiaj jesteśmy już w tym miejscu, gdzie możemy się razem ucieszyć. Mały sport, wielka radość. Dzisiaj jest wielka radość. Umiejmy się cieszyć tym, co mamy. Nie szukajmy niczego złego. Nie mówmy, że za mała sala, że za duża, że nie w takim kolorze, że za szybko wybudowana, za wolno. Umiejmy się cieszyć tym. Umiejmy się cieszyć z radości dzieci, które będą ćwiczyć tutaj. Bo to jest najważniejsze. Nie my, nie my. My mamy służyć tym właśnie uczniom, żeby było im jak najlepiej w tej szkole. Dziękuję wykonawcy, dziękuję wszystkim urzędnikom i pracownikom Urzędu Miasta Wydziału Inwestycji. Łukasz, pokaż się. Łukasz Węgla. Podziękujmy. Budowa tej sali gimnastycznej to nie była prosta sprawa. Nauczeni na błędach innych, że trzeba robić coś rzetelnie. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nie było usterek w tej sali gimnastycznej. Naprawdę spotykaliśmy się z wieloma problemami od postanowienia tej sali ze względu na poziom wód gruntowych. Postanowienie ław fundamentowych. To było ciężkie przeprojektowanie. Odpowietrzenie oczywiście także. Nauczeni doświadczeniem w innych salach, gdzie rzeczywiście to nie wyszło dobrze. Staraliśmy się to zrobić jak najlepiej. I mam nadzieję, że nie będzie tutaj 100 usterek i borykamy się tak, jak borykamy się z salą gimnastyczną w gimnazjum cały czas, z naprawami pogwarancyjnymi, że to jest już naprawdę tej sali nie będzie dotyczyło. Życzę wszystkim uczniom sukcesów i niech zaczynają tutaj tę wielką przygodę ze sportem w tej sali. Bo żeby był wielki sport, musi być mały sport. Musi się zaczynać tutaj. Tutaj w tej sali. Nie na korytarzu. I cieszę się, że naszym programem stało się budowanie sal gimnastycznych w Kraśniku. Bo przypominam, to jest pierwsza sala gimnastyczna, którą ukończyliśmy. Druga już będzie ukończona. Sala widowiskowo-sportowa przy zespole numer 2. Ale będzie także sala gimnastyczna w szkole 5, w szkole 6. Musimy naprawiać te zaległości, które są. Bo kiedy przyjeżdżały się przez wsie, tego rodzaju jeździliśmy z panem dyrektorem i patrzyliśmy, że na wsiach są piękne sale gimnastyczne, to było żal po prostu, że tych sal nie ma dużo. Dzisiaj się cieszę, że one są. I Kraśnik będzie naprawdę miał bardzo dobrą bazę sportową. Chciałbym serdecznie podziękować jeszcze panu Jackowi Dubielowi. To jest osoba, która była zastępcą burmistrza.
który także z troską patrzył na salę gimnastyczną tutaj w tej szkole. Oczywiście, panie dyrektorze, moglibyśmy wymieniać wiele osób, prawda? Czy komu ktoś przychodzi jeszcze na myśl panu dyrektorowi? Proszę państwa, żeby nie przedłużać tego, ja chciałbym jeszcze złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim. Razem z dziećmi cieszmy się tą salą gimnastyczną. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że ksiądz proboszcz się śpieszył i zaglądał w scenarium, ale ja nie umieszczałem sobie nie dać głosu. Pytałem burmistrza, czy nie wzięli do głosu. Przygody proboszczu, panie kuratorze, szanowni państwo, będę mówił 2 minuty tylko. Jacek Lubiel i Krzysiek Wach mieli marzenie. Martin Luther King kiedyś mówił, I have a dream. Mam sen, miałem sen, marzenie. A ja, ilekroć przejeżdżałem tędy, ulicą Urzędowską, miałem wielki wyrzut sumienia, że w XX wieku, pod koniec XX wieku i w XXI wieku jest sala, która nie powinna być salą, była salą zastępczą, która była z tektury, z papieru i z trzciny zbudowana. I dla mnie to było wyrzut sumienia. I teraz cieszę się, że ten wyrzut sumienia, kiedy ja przyjeżdżam między fabrycznym a Starym Kasinie, już to nie ma. Dzięki wielu ludziom, dzięki ludziom, którzy podjęli trud budowy tej hali, bo Cyniowi Piasku ta sala się należała. Nikt wam łaski nie robił, ja się tylko cieszę, że mogę być w ekipie burmistrza Podarczyka, że ilość będę przyjeżdżał tędy, będę wiedział, że miałem swoją małą cegiełkę. I wszystkim państwu, tym, którzy marzyliście, tym, którzy uczestniczyliście w procesie budowy, serdecznie za to dziękuję. I niech dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 będą świetnymi sportowcami, bo czasami to u nich kulało, ale tłumaczenie, panie dyrektorze, było jedno, że nie mają sali gimnastycznej. Teraz macie piękną salę gimnastyczną. Działajcie, ćwiczcie i bądźcie najlepszymi sportowcami miasta Kraśnia. Serdecznie dziękuję.